stopniu, w którym przerabiam moje piórko. To jest już efekt końcowy. Jeśli chcecie zobaczyć proces przerabiania tego biurka, albo może chcecie się zainspirować, nudzi Wam się w czasie kwarantanny i chcecie zmienić Wasz mebel, albo po prostu tak samo jak ja uwielbiacie oglądać filmy tego typu, to zapraszam. Zaczęłam od starcia pierwszej warstwy, którą był lakier papierem ściernym. Zależało mi tylko na tym, aby zmatowić delikatnie powierzchnię. Nie chciałam ścierać wszystkiego do zera, bo obawiałam się, że z tego, z czego głównie składa się to biurko, ten materiał pod wpływem farby, wilgoci, on tak jakoś napuchnie i zrobią się różne pęcherzyki. Chciałam tego uniknąć, dlatego tylko zmatowiłam powierzchnię, którą potem odtłuściłam, a następnie boki zabezpieczyłam taśmą. A potem nałożyłam farbę akrylową, chciałam uzyskać taki niebiesko-fioletowy odcień pastelowy i w sumie mimo tego, że wylałam tak chaotycznie farbę i rozmieszałam najpierw ją pędzlem, potem dopracowałam wałkiem, mimo tego wyszedł taki kolor jak zamierzałam. Potem czarną farbą akrylową maluję takie delikatne żyłki, coś na wzór marmuru, ale ma to nadać takiej ciekawości blatu. Następnie metalicznym pisakiem w kolorze srebrnym odwzorowuję gwiazdozbiory, które znalazłam w internecie, a większe elementy uzupełniam pastą akrylową do efektów specjalnych, tak to dokładnie się nazywa. A elementy, które chcę podkreślić, dodatkowo zaznaczam jeszcze mocniej błyszczącym metalicznym pisakiem. Wygląda to naprawdę fenomenalnie, bo zwłaszcza gdy pada na to światło, czy to z lampy, czy światło są takie, czy promienie słoneczne. Nadaje to takiej ciekawości pracy. Tego samego pisaka użyłam do zrobienia takich chaotycznych kropek, które następnie delikatnie rozcieram. Można powiedzieć, że to są gwiazdy, mogą to być planety, może to być jakaś galaktyka, jak kto woli. Wygląda to naprawdę ciekawie. Teraz rysuję astronauty na Księżycu. Zainspirowałam się pewnym zdjęciem, które widziałam w internecie. Dokładniej na Pinterestie. Podlinkuję, postaram się Wam go podlinkować w opisie, jeśli znajdę to zdjęcie. Jako podstawę używam farby akrylowej, a na wierzch dla takiego uszlachetnienia i nadania takiego fajnego, ciekawego efektu, metalicznego efektu, używam koloru żeli, żel kolor, konturówek do efektów 3D z firmy Stamperia. To nie jest żadna reklama, jak coś. Bardzo często je używam i bardzo je lubię i będą one się jeszcze dużo razy przewijać w tym filmie, ale ja je używam jako takie farby metaliczne, bo dają one takiego fajnego, takiego ciekawego błysku i część z tych kolorów ma w sobie jeszcze dodatkowo drobinki, które bardzo ciekawie się mienią właśnie w kontakcie ze światłem. Bardzo je lubię. Postaram się też je podlinkować w opisie. Użyłam również ich jako najpierw do tej satelity, którą właśnie rysuję, maluję najpierw farba akrylowa, a i potem właśnie na wierzch te konturówki, które użyłam do takiego uszlachetnienia elementów i nadania takiej właśnie ciekawości pracy. One są bardzo fajne, zwłaszcza jako satelita jest taka metaliczna, to daje naprawdę takiej naturalności, w sumie tak jak wygląda metal, można tak to w sumie nazwać. Tej konturówki w kolorze srebrnym użyłam do podkreślenia też gwiazdozbiorów. Teraz rysuję astronautkę bądź astronautę. Można tutaj w sumie zinterpretować to na dwa różne sposoby, ale pewnie nawet może na więcej, bo co dwie głowy to nie jedna, co jedna osoba więcej pomysłów. I można to interpretować pierwszym sposobem, jaki jest to, że astronauta bądź astronautka wróciła z kosmosu
i powróciła na ziemię i jest aktualnie w dżungli. Za sobą ma właśnie dżunglę, na głowie wianek. A drugą wersją jest to, że astronauta bądź astronautka znalazła w kosmosie drugą ziemię albo po prostu drugie życie. Albo drugą planetę podobną do naszej Ziemi. Można to interpretować. Wybór pozostawiam Wam. Jeśli macie jakiś jeszcze inny pomysł co do tego obrazka, to piszcie w komentarzach. Najpierw używam farby akrylowej, potem na wierzch tych koloru żeli. Jeśli chodzi ogólnie o przerabianie mebli, to fajnym takim kącikiem, bardzo wartościowym i bardzo inspirującym. I wyobraźcie sobie, że jeszcze taki kącik na polskim YouTubie, gdzie starym meblom nadaje się nowe życie. Jest to kanał, który się nazywa Projekt Kako, gdzie Ania właśnie porusza tematy związane głównie z drewnem i obróbką drewna, przerabianiem mebli drewnianych, mebli i drzwi. Naprawdę gorąco Was tam zapraszam i link w opisie. Musicie pozostawić po sobie więcej śladu tam. A wracając do biurka. Jak już wszystko wyschnie, to jak już zabezpieczam całość lakierem. Na początku myślałam, że to będzie trochę inna formuła tego lakieru i nie ubrałam rękawiczek, jednak już do kolejnych, bo 3 razy lakierowałam w sumie to biurko, do kolejnych już razów ubrałam rękawiczki i otwórzcie okno, najlepiej w ogóle to robić na dworzu. Używając takiego pędzla z miękkim włosiem unikniecie tych takich smug od włosia pędzla. Mi to ogólnie nie przeszkadza. Ja bardzo lubię, jak jest widać, że jest coś zrobione ręcznie i że ręka ludzka miała na to wpływ, że widać każdy ślad, każde posunięcie. To jest naprawdę bardzo ciekawe i takie to tworzy historię danego mebla. A tutaj już mebluję moje biurko, rośliny, najpotrzebniejsze rzeczy, które często używam, jakieś długopisy, pisaki, pędzle, wszystko co mi jest potrzebne. To już koniec i dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce. Pa!